Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, jest 16 dzień września. Yy, tak, dzień busa, dzień kierownika, dzień maszynisty, dzień fryzjera. Okej, okay. zróbmy ten dzień, to będzie dobry dzień. Dlaczego miałby nie być dobry dzień? Skoro go robimy z Panem Bogiem, to musi być dobry dzień. Na pewno będą w nim dobre rzeczy, które Pan Bóg przygotował. No to nie czekajmy, zróbmy i jego zróbmy. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie Was witam i serdecznie Was zapraszam na dzisiejsze spotkanie stawakowe, oczywiście piątkowe, czyli biblijne. Krótkie zdanie, prosta sprawa, bardzo ładny strzał w nasze serca. Księga przysłów, 15 rozdział, pier pierwszy werset. Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość. Słowo raniące pobudza do gniewu. Kani, wiem, że to jest taka w sumie oczywista oczywistość. Zresztą jakiś czas temu chyba mówiłem wam taki odcinek, nie? Kiedy wam mówiłem o y, moi, m, moich rozmowach z ekspedientami, nie? W sensie, że jak jest jakiś nieprzyjemny ekspedient ja oczywiście też się denerwuję, bo on jest nieprzyjemny, to wtedy to się potęguje, się robi jeszcze nieprzyjemnie. A kiedy się zdobędę na to, żeby być przyjemny, to właśnie. Kani, ja wiem, że to nie zawsze działa, ale Kani, jestem przekonany, że jednym z naszych najważniejszych zadań chrześcijańskich w tym świecie, tak było od zawsze i tak będzie na zawsze. Nie to, że dzisiaj, tylko tak jest zawsze. Koni jest, że tak powiem, przełamywanie łańcucha przemocy, łańcucha krzywdy, łańcucha odwetu. Koni zobaczcie co zrobił pan Jezus. Pan Jezus był tym, który niesprawiedliwie potraktowany, niesprawiedliwie i niesłusznie oskarżony, niesprawiedliwie skazany i zabity, nie szukał sprawiedliwości i odwetu. Zobaczcie, po Jego śmierci, po Jego zmartwychwstaniu, nie ma czegoś takiego, że Pan Jezus potem mówi: Dobra, no to teraz ci, którzy zawinili, to odpłacą. Nie. Jezus przerwał ten jakby taki łańcuch, taki kołowrót, taki szereg krzywdy, wywoływanej krzywdą, która potem potęguje kolejną krzywdę i tak dalej. To oczywiście nie chodzi o to, że mamy, nie wiem dawać się wykorzystywać i mamy być w ogóle jakoś tam naiwnie głupi i tak dalej, nie. Ale chodzi o to, że jak mówi ten temat, bardzo pięknie. Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość. Tak, powiecie, ja już tak próbowałem i wcale to nie pomogło, tylko jeszcze bardziej mnie wykorzystali, bo zobaczyli, że jestem po prostu uległy i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy myśleli w takim kluczu, że jeżeli ktoś nam robi jakąś krzywdę i my będziemy chcieli odpowiedzieć mu tym, że będziemy mu chcieli zrobić coś, co, co mu wyrządzi równie podobną krzywdę, albo większą czy mniejszą, ale jakąś krzywdę, to on znowu będzie chciał nam odpłacić. Kochani, to jest taki po prostu nieskończony ciąg krzywd. Kochani chrześcijanie, nawet jeżeli to ma być doświadczenie porażki, jest tym, który zatrzymuje te łańcuchy, który doznawszy krzywdy, nie odpowiada krzywdą, który doznawszy zniewagi, nie odpowiada zniewagą, który doznawszy czegoś nieprzyjemnego, nie próbuje tego samego wywołać w drugiej osobie, kochani. Jestem przekonany, że jednym z głównych zadań chrześcijaństwa, chrześcijan w świecie, jest bycie przerywnikiem, czyli bycie tym, który przerywa te łańcuchy. Kochani, że to jest mega trudne, O Boże, jak ja to dobrze wiem. Że to jest w ogóle straszne, takie dające takie poczucie, to przegrałem, to po prostu ktoś mnie wykorzystał, to on odchodzi jako zwycięzca, a ja odchodzę poturbowany. Kochani, to jest nieprawda. To jest takie nasze poczucie oczywiście. i Możemy tego doświadczać, ale to de facto jest wielkie zwycięstwo. Zatrzymałeś ciąg, obelg, krzywd, nieszczęść, smutków, odwetów i tak dalej. Kani, pomyślcie, czy gdzieś nie ma czegoś takiego, gdzie nie powinniście się wycofać. Wiem, będziemy mieli poczucie, ale to przegrałem. I tak ktoś będzie myślał, że wygrał. Bo to on ostatni mi dopiekł i będzie odchodził z takim poczuciem: proszę bardzo, jaki jestem mocny i silny, niech odejdzie z tym poczuciem. Stajecie się, koń, wtedy wielkimi zwycięzcami, kiedy przerywacie łańcuch właśnie niechęci, krzywdy, nieszczęścia zła w tym świecie. Bardzo uważam, koń, ważna rola chrześcijan. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, tak się ośmielę wam przypomnieć pod koniec tego tygodnia, bo chyba w tym tygodniu jeszcze nie mówiłem. Zostało już bardzo niewiele, ale jednak parę zostało, biletów na Tauron, tam na górnych trybunach jeszcze tylko trochę zostało. I gdyby też miał ochotę, koniec serdecznie zapraszam. W opisie pod filmem znajdziecie informacje. 6 października Taurona na Kraków. Wielbienie. Nienasyceni. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia jeszcze jutro. Z Bogiem. Pa, pa.